Ja nie szukałem, ja cię nie chciałem, ja cię po prostu pokochałem. I już na zawsze, i już na wieczność, ja cię nie oddam, wiem na pewno. Witam gorąco wszystkich miłośników programu Galeria Gwiazd. Mam dzisiaj dla was wspaniałą niespodziankę, a tą niespodzianką jest Ewa Basta, liderka zespołu Basta. Cześć Ewuniu. Cześć, już tu się kokardkę zdjęła przed programem. Ewuniu, 6 lat liczy sobie, że tak powiem, zespół Basta. 6 lat temu zaczęliście swoją karierę, swoją przygodę taką z muzyką. 6-7 lat. To dużo i niedużo. Ale na to, co osiągnęliście, to naprawdę niedużo. Można powiedzieć, że no nie ma prawie człowieka, kto by nie wiedział, nie znał grupy Basta, tak? Nie słyszał gdzieś tam waszych piosenek. Są, naprawdę są tacy. Musiałaś mi taką kontrę tu dać. No ale są. No i powiedz mi, jak wy to robicie? Bo to generalnie twoja zasługa, czy możesz powiedzieć, że cały zespół w jakiś tam sposób się udziela i dba o to? Wszyscy pracują, każdy ma swoje, wiesz, każdy wkłada te swoje 5 groszy w to, co robimy. I nie byłoby mnie bez nich, a nie bez mnie. No niby tak, ale ten cały ciężar, choćby to, że ty dzisiaj jesteś na wywiadzie, prawda? Ty swoją twarzą tutaj firmujesz grupę Basta, to, no nie wszyscy to spoczywa na tobie generalnie. Nie wszyscy mogli tak naprawdę, u nas to różnie jest, jednak wiesz, ja jestem najbardziej mobilna, bo jak ktoś mówi na swoim, więc ja sama decyduję, czy ja mogę sobie wyskoczyć, czy nie, a chłopcy pracują w tygodniu. Asia pracuje ze mną, ale akurat ma uroczystość rodzinną, także też musiała zostać. Ty nie szukałeś, ty mnie nie chciałeś, ty mnie po prostu pokochałeś. Już na zawsze, już na wieczność, ty mnie nie oddasz, wiem na pewno. Nie masz czasami dość, czy tak powiem? Nie czujesz się przypadkiem zmęczona niekiedy? Są takie momenty, każdy je ma. Takiego takie przepalenia, nie? Jakby akumulatory siadły, ale... No co, każdy ma swój sposób, żeby je doładować. A jaki jest twój sposób, żeby je doładować? Wyciszyć się, wiesz, wyalienować. Gdzieś zacząć robić coś, co lubię, a najlepiej nagle coś dziwnego sobie wykombinować, jakieś nowe zajęcie. Zresztą ja jestem taki budowniczy, wiesz, ja uwielbiam budować. Więc tutaj jak Basta jest na takim poziomie, jak jest, to nie jest tak, że to jest koniec budowy, ale to jest ten etap, kiedy po prostu stoją fundamenty, stoją ściany, jest dach, a teraz się urządzamy, prawda? W środku. Natomiast ja jestem taki budowniczy, że zaraz sobie stawiam drugi domek i już się bawię w drugi plac zabaw i zawsze sobie jakieś zajęcie znajdę. Mówią niepokorna i szalona, mówią, że dostaję to, co chcę. Nie da się oswoić, to nie ona, pod kurs ogniem i grasz, przekonasz się. Mało kto z was wie, że Ewa Basta potrafi robić różne rzeczy, no poza śpiewaniem i poza tańcem, bo z tej strony ją znacie. Potrafisz majsterkować, potrafisz szybko jeździć samochodami. No wiem do czego dążysz. Chcesz wyciągnąć ode mnie, co jeszcze robię. Tak, nawet nazywa się czasami chłopczycą, wiecie? Słuchajcie, lubię, nie wiedziałaś tego, bo nie wiem, czy ci mówiłam, mam w domu z siebie ściany, gdzie sama zrobiłam rzeźbę. Tam są lampki, sama każdą ścianę robiłam 8 godzin. To jest drzewo, które się wije przez cały salon. W tym drzewie są lampeczki. Z czego to jest zrobione? Z golbantu. Tak jak wiesz, jak masz tynk, tylko że tak jak w starych domach, taka lepianka, golbant i lampeczki, wiesz, diodowe wychodzą, to sobie wymyśliłam to, bo chciałam kogoś wynająć, tylko szczerze, jak chyba z 2-3 fachowców przyszło i wszyscy mówili, że się tego nie podejmą. Ja się w końcu zdenerwowałam i mówię do męża, że ja sama to zrobię. No bo wiesz, ja wiedziałam, jak ja to chcę zrobić, nie? No i zrobiłam. Co jeszcze takiego? Lubię gotować. Potrafisz budować. Tak. Już wspomnieliśmy o tym wcześniej. Tak. Lubię gotować. Lubię łowić ryby. Szybką jazdę samochodem. Nie tylko samochodem, bo jakieś tam motory. Ale nie masz prawa jazdy na motor. Oblałam. Wyciągnęłaś to. Nie ma, normalnie. Tak, oblałam prawko na motor. Kiedyś dawno temu robiłam, ale lubię. Gdzieś tam, gdzie można pojeździć sobie bez prawa jazdy. A są takie miejsca. Są takie miejsca, gdzie można, to sobie lubię pojeździć. Teraz mój konik to jest jeszcze offroad, wiesz? To już się zaraziłam, już szukamy sobie samochodu. W tym roku kupimy sobie samochód offroadowy na pewno. I dołączymy do grupy Podlasie 4x4. Twój mąż ma z tobą wesoło.
Nie można się z tobą nudzić. Nie, nie, ja jestem taki, wiesz, struś pędzi wiatr. Mnie to, wiesz, w domu utrzymać, jak gdzieś tam na przykład wyjeżdżam, czy na wywiad, czy gdzieś tam nie ma mnie, bo gdzieś się tak po prostu muszę gdzieś sam pojechać, czy gdzieś nocuję, to zawsze dzwoni, żebym wracała i ja mówię, co, tu pod małych stópek brakuje. Dokładnie. Słuchajcie, popatrzmy na teledysk pod tytułem Malena, bo o tej piosence za chwilę chciałabym porozmawiać z moim gościem. Ciało jak malina, śmiało się wygina, ciągle jest mi mało, jeszcze więcej chcę. Ciało jak malina, śmiało się wygina, ciągle jest mi mało, jeszcze więcej chcę. Ciało jak malina, śmiało się wygina, ciągle jest mi mało. Ewoniu, Malena to strzał w dziesiątkę, ale powiedz mi, jak to się stało, że ty wtedy jeszcze nieznana Ewa Basta, prawda? Nagrałaś teledysk, zaśpiewałaś piosenkę, no jakby nie było, z gwiazdą, Marcinem Millerem. Marcina znam od 98 roku. Najpierw poznałam go przy okazji współpracy z zespołem Viper. Potem jak pracowałam ze Zbyszkiem Tarkowskim, formacja Focus. I to nie jest tak, że ja go nie znałam w ogóle. Czyli natomiast prywatnie się znaliście. Tak, ale wiesz, nigdy, prywatnie to prywatnie, kiedyś jako tancerz, no to też zupełnie inne relacje, prawda? No, ale ona pomoże, by zadzwonić się go zapytać. I przyznam ci szczerze, że nie spodziewałam się, że się zgodzi. Nie byłam tak. Tak, nie byłam przygotowana na to, że powie mi, dobra Ewa, robimy. Więc sobie myślę, ja to jestem taka, co pomyślę, zaraz robię, bo mam taki charakter, że ja tam nie lubię czekać. Aha. Więc pomyślałam, zadzwoniłam, a on się zgodził i mnie zatkało, bo ja nie wiedziałam, co ja mu dalej powiedzieć. No i wiesz, no... Ale udało się. No poszły konie po betonie. Kto napisał tę piosenkę w ogóle? Wiesz co? To znaczy się muzyka, to jest pomysłodawca, jest Marcin, a słowa moje. Czyli chodzi fajnie, ci o tytuł pewnie, fajnie chodzi ci o tytuł. A Malena? Tak? Taka jest też taka słodka. Nie, Malena. A właśnie to nie stąd. A o co chodzi? Już ci mówię, bo zanim pomyślałam sobie tak, no taka nietypowa piosenka, taka, no coś musi być ekstra, nie? Kiedyś pisałam wiersze, ja miałam bardzo dużo zeszytów, starych jakichś tam kalendarzy z wierszami, pisałam białą poezję, rymowaną, no multum tego jest. I moje pierwsze teksty to były troszeczkę takie doświadczenie z tamtych lat, prawda? Nawet dla Vipera jedną piosenkę napisałam. Mhm. Doświadczenie z tamtych lat i nie miałam pojęcia, jak się pisze teksty. Dopiero przy Niepokornej jeden kolega z branży, który ma bardzo duże doświadczenie, ogromne, bo pracuje dla artystów ogólnie dla estrady polskiej, nie tylko w branży disco, tak mi tyłek sprał porządnie i nauczyłam się pisać teksty. Ciało jak malina, śmiało się wygina, ciągle jest mi mało, jeszcze więcej chcę. Ciało jak malina, śmiało się wygina, ciągle jest mi mało, jeszcze więcej chcę. Ciało, 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 ciało. Ja tutaj chciałam coś wyjątkowego i znalazłam hasło Malena w słowniku w slangu młodzieżowym. Wiesz, jest na internecie slang młodzieżowy. No to sobie, wiesz, siedziała Ewa jedną noc, drugą noc i wertowała. Wiesz, jakie hasła tam są czasami? Ty nie masz pojęcia, jakie teksty tam odchodzą. Sporo piszę tekstów, więc na pewno skorzystam z tego. Naprawdę, skarbnica. No i zobaczyłam tą Malenę. I tak, jakoś, tak się stało. Jakoś to wyszło. A jeszcze chciałam tylko dwa słowa dosłownie, bo czas nam powolutku się kończy. Ten teledysk jest fajny i ten taniec, i ta woda, która leci z nieba, nie wiem skąd. Słuchaj, to wyszło tak, że pomysł był, nie wiadomo było, jak to zrobić. W końcu, reasumując, straż pożarna wypuściła na nas wodę ze studni głębinowej. Tymi wężami lali? Tak, tymi wężami. Były te trzy wejście, miało być jedno. Na więcej nie byłam przygotowana, bo wiadomo, no wyjdziesz, masz włosy, wyglądasz jak kura. No to wiesz, jak to, wiesz, makijaż popłynie, zazwyczaj, wiesz, to tak. Więc jakim cudem się to uratowało, znaczy tam do końca nie widać, bo my popłynęliśmy. No i za każdym razem, słuchaj, buty się zdejmowało, wylewało się, ale zimna niesamowicie, no 3-4 stopnie góra ta woda miała. Studni, no to wiadomo. I potem tylko powiem tak, no wszyscy galopem pobiegliśmy, słuchaj, po trzecim
wejściu. Ja już pisku narobiłam, wisku takiego, że już więcej nie wypuścili nas. Tak, wypuścili nas. No i co, przybieraliśmy się w jakieś tam stodole. No to majtek, no po prostu do majtek, no każdy chciał jak najszybciej te mokre, zimne rzeczy w polary się zawinąć. Także wiesz, no nikt nie patrzył na nikogo. Efekt niesamowity i o to chodzi. ...2014 rok, szybciutko twoje plany. Za chwilę teledysk do piosenki W niebie miejsca nie ma. Potem teledysk do piosenki Ale będziesz mój, który po raz pierwszy zaśpiewam tylko i wyłącznie z Asią. Następnie duet z młodym, fajnym, przystojnym, utalentowanym i o rewelacyjnym głosie wykonawcą. No to tajemnica. Tak. No i co? Jeszcze więcej nie sprzedam, a co? Żebyś mogła mnie zaprosić, bo potem mnie nie zaprosisz więcej. Życzę Ci, Ewuniu, aby wszystkie Twoje plany się zrealizowały jak najszybciej, aby te duety oczywiście przyniosły Tobie kolejne sukcesy, Tobie i Twoim współpracownikom. No i cóż, wszystkiego najlepszego. Bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś dzisiaj z nami. A naszą gwiazdą dzisiaj była Ewa Basta, liderka zespołu Basta. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Nie zatańczy dla mnie, ja liczyłam, że on tego chce, a teraz wiem, nie może. Nie czeka. Oh, 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 oh.